Na chwilę obecną straty spowodowane przez pożar w Zamku Książ oszacowano na 500 000 zł. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zadeklarował przekazanie kwoty 160 tysięcy złotych. Rozpoczęła się także zbiórka dobrowolnych datków na rzecz odbudowy dachu. Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy po wejściu na zamkowy dziedziniec, jest folia pokrywająca spaloną część dachu. Jest to zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi. Zabezpieczenie ma pozwolić przetrwać zimę i przygotować się do właściwego remontu, zapowiada Krzysztof Urbański, prezes Zamku Książ. Zamek jest już w tej chwili zabezpieczony w pierwszym etapie. Została położona specjalna folia. Jesteśmy po prawie wichurze w ten weekend, więc mieliśmy możliwość sprawdzenia, jak to działa, i możemy powiedzieć, że na ten moment zamek jest zabezpieczony. W tej chwili trwa drugi etap tych prac zabezpieczających, czyli sprzątamy. Będzie jeszcze trzeci etap, taki podstawowy prac zabezpieczających, tak żeby oddzielić termicznie tą część otwartą od reszty zamku. Ambitnie planujemy, żeby rozpoczęcie tej właściwej odbudowy zaczęło się w lutym przyszłego roku, tak żeby do 1 maja ten dach w tej części zniszczonej został odbudowany. Po pierwszych oględzinach miejsca pożaru straty oszacowano na około 550 tysięcy złotych. Kwota ta jednak może się jeszcze zmienić. To po oględzinach na dziś. Posprzątamy to poddasze dokładniej i wtedy być może, że ta kwota się zmieni, bo będzie dostęp do wszystkich elementów, których jeszcze w tej chwili nie widać, bo są przysypane gruzem i pogorzeliskiem. Nie wiadomo jeszcze, czy ubezpieczenie w pełni pokryje kwotę niezbędną do przywrócenia dachu do stanu sprzed pożaru. Minął niecały tydzień od zdarzenia. Pierwsze środki zaliczkowe już wpływają do gminy, natomiast procedura ma trwać, z tego co wiemy, około 30 dni i wtedy będzie wiadomo. Na razie współpraca z ubezpieczycielami wygląda bardzo dobrze. Były oględziny, czekamy, co się z tym zdarzy. Natomiast jesteśmy w stałym kontakcie, na sali też są przedstawiciele brokera, który ubezpieczał gminę, więc tutaj wydaje się, że wszystko powinno być w porządku. Swoje wsparcie zdeklarował Zarząd Województwa Dolnośląskiego, który przekaże na rzecz odbudowy dachu 160 tysięcy złotych. Podobny przypadek, może nie w tej skali, był również w Zamku Kliczków, więc nie chcielibyśmy rozdzielać tej pomocy, czy klasyfikować jednego i drugiego pożaru. Dlatego też postanowiliśmy tą informację przekazać dzisiaj, że 60 tysięcy chcielibyśmy przeznaczyć na pomoc w likwidacji skutków w Kliczkowie i 160 tysięcy, jeżeli chodzi o likwidację skutków pożaru w Zamku Książ. Chęć pomocy zadeklarowały także inne instytucje państwowe i przedsiębiorstwa. Taką samą deklarację złożyła pani minister kultury i dziedzictwa narodowego, pani Małgorzata Milanowska, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, pan minister Klimczak, który gościł tutaj razem z prezydentem RP, panem Bronisławem Komorowskim, przecież przed kilkoma miesiącami. Tą samą pomoc zadeklarował Urząd Rady Ministrów, który przyjął nasz wniosek o pomoc z takiego funduszu klęsk żywiołowych. No i wiele osób indywidualnych, firmy ze strefy ekonomicznej zadeklarowały pomoc, stąd nasza dzisiejsza konferencja wzbogacona o te części związane z funduszem, właśnie subkontem, na którym będziemy zbierać pieniądze. Organizacją zbiórki pieniędzy zajmie się Fundacja Księżnej Daisy von Ples, która od momentu powstania ściśle współpracuje z zamkiem. Ta akcja, zbiórka pieniędzy na cel restauracja Zamku Książ, to jest odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne, ale także jeden z naszych głównych celów statutowych naszej organizacji, bo my się właśnie tym zajmujemy, opieką nad historycznym dziedzictwem Zamku Książ, miejscu, ostatnim domu zamieszkania patronki naszej Fundacji Księżnej Daisy von Ples. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy uczestniczyć w tak ważnym przedsięwzięciu i wierzymy, że tych pieniędzy będzie sporo, i zapraszamy już dzisiaj do wpłacania pieniędzy na Zamek Książ. Konto znajduje się tutaj, ono także będzie prezentowane na stronie internetowej www.fundacjadaisy.org, a także na naszym profilu facebookowym. Każda kwota przekazana przez darczyńców zostanie według zapewnień prezesa Zamku Książ właściwie zagospodarowana, ponieważ wymagane będą prawdopodobnie również dodatkowe prace związane z usuwaniem skutków pożaru na niższych piętrach, czy naprawa elementów, które nie zostaną objęte ubezpieczeniem. W wyniku analiz, w wyniku projektów może zdarzyć się, że będą potrzebne nakłady dodatkowe zabezpieczające. Chodząc po tych najwyższych piętrach, widzimy przestrzenie, w których przed wojną były specjalne przegrody zabezpieczające przestrzenie między
między poszczególnymi elementami poddasza. Po wojnie te elementy ktoś rozebrał. Być może to jest moment do tego, żeby wrócić do tego, żeby te elementy dodatkowo zabezpieczające się tam pojawiły. Jeszcze w tej chwili jest, znaczy projekt dopiero rozpoczęliśmy, tak jak powiedział pan Jacek Kramik, nadzoruje prace projektowe. My liczymy, że do połowy stycznia całość tych prac będzie wykonana, natomiast no, nie można skończyć tego projektu w momencie, kiedy nie ma całości oczyszczonej rzeczy. Te kwoty, które powiedział pan, pan inżynier, to też dotyczą na razie kwestii wyłącznie odbudowy dachu. Nie mamy jeszcze oszacowanych kwestii instalacji, które tam były, które uległy zniszczeniu, ponieważ nie można tego zrobić przed sprzątaniem. Nie mamy tutaj kosztów wyceny remontu trzeciego piętra, czyli tych drobnych, większych, mniejszych zalewań, które są. Jesteśmy w sali Maksymiliana, tak jak państwo widzicie, ona funkcjonuje, natomiast tutaj widzieliście, że są miejsca, które były zalane. Jest to suszacz, który stoi, zbiera tą wodę. Natomiast to nie jest jeszcze moment, kiedy możemy określić, jakie prace będą tu potrzebne, jaki będzie ich koszt. Więc tutaj też ubezpieczyciel czeka w momencie, kiedy jakby zakończy się ta kwestia, żeby to ocenić. Także tutaj no, to jest 5 dni, to są wstępne szacunki, jak pan inspektor powiedział, i cały czas to monitorujemy. Mamy nadzieję, że nic nie wyjdzie więcej, ale nie, specjaliści twierdzą, że ta woda gdzieś ciągle w obiekcie może być w ścianach i dlatego cały czas monitorowane jest trzecie piętro, które jest najbardziej zagrożone, i sprawdzamy, czy te elementy gdzieś tam nam dalej nie wychodzą. Strażacy, którzy brali udział w akcji, twierdzą, że był to jeden z najpoważniejszych pożarów, z jakimi mieli do czynienia w ostatnich latach w naszym regionie. Dzięki sprawnej akcji, systemom zabezpieczającym i wcześniejszej impregnacji pożycia dachowego można śmiało stwierdzić, że straty okazały się relatywnie niewielkie w stosunku do skali zagrożenia.